Ma wizawy, witam was oczywiście w kolejnym odcinku z gry Kroniki Myrtany Archolos. Słuchajcie, od poprzedniego odcinka nie zrobiłem nic, bo tak jak mówiłem, zrobiłem sobie przerwę kilkudniową i od się kręcę, jak wielki kościotrup. Żeby nabrać troszeczkę energii, żeby przyjść kurwa z nową witalnością, normalnie rozdymić, poddymić, wiadomo. Więc widzimy się dzisiaj, widzę. Zepsuł mi się mikrofon, musiałem go naprawić. Mam nadzieję, że wszystko będzie z dźwiękiem tak, jak powinno być, czyli w porządku. Wykonujemy misję, najwięksi będą najmniejszymi, gdzie zostaliśmy kurwa zmniejszeni przez jakiegoś maga, żeby się uspokoić. Dostaliśmy kurwa lepca. Widzowie, zostawcie lajka na sam dobry początek i tyle, widzowie, i gramy po prostu. Żeby nie przegapić skoku na drugą stronę życiem. Co? Żeby nie przepłacić skoku na drugą stronę życiem, muszę dobrze ocenić odległość. No, myślę, że to nie będzie najcięższy skok świata, szczególnie, że my potrafimy coś takiego. Zostaliśmy zmniejszeni, co jest kurwa zajebiste. O kurwa, robale większe, wielkie robale, co się dzieje? Czeka na mnie kolejny skok, czy mi się wydaje, czy na drugiej stronie widzę larwy, cholera. Lepiej będę unikał z nim walki. Ale w sumie co unikał walki? Jak ja tu mam kurwa pięść wody, wszystko mam. Ale może lepiej nie. Mędzurka. O kurwa, to będzie cięższe. Widzowie, lecimy, lecimy. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Idziemy, tak jak mówię, widzowie. O kurwa, tu co mam zrobić? Do wody, do gara mam skoczyć? Jeśli nie zaskoczę idealnie do kociołka pełnego wody, czeka mnie pewna śmierć. Jeronimo. No dobra. To jest w ogóle zajebiste, że twórcy gry coś takiego dali. No i musicie mi wybaczyć moje nierozgrzanie słowne. Tak jak mówię, zrobiłem sobie kilku. Łe! Ojojojojoj, kilkudniową widzowy przerwę od nagrywania, także na spokojnie musimy tutaj usiąść. Coś będzie poddymiane, ale spokojnie. Najpierw trzy wdechy, wykonamy misję, pogadamy. Zazwyczaj niestety, na szczęście właściwie, te misje wykonuję tak, że te odcinki zaczynam tak, że zaczynamy je jakimś dialogiem, jakąś misją. I ja dzięki temu mogę się napić wody, wejść w taki tryb odcinkowy. Ale dzisiaj nie mamy wyboru, nie ma z kim gadać. Nie przeskoczę na następną półkę, to zbyt daleko. Może ta książka posłuży mi za most. Przewróć książkę. No, nie będę ukrywać, że jest to zajebiste. W ogóle, który to jest? To już jest chyba z milionowy odcinek, słuchajcie. Napij się mikstury? Na pewno? Tutaj droga się kończy, muszę zastanowić się, jak zejść bezpiecznie na sam dół. No, nie wiem, czy napij się mikstury brzmi jak coś kurwa bezpiecznego, ale chyba nie mamy wyjścia. Napij się mikstury. Siup. Pokaż ten pisik. Wypiłem jakiś eliksir smoka jak mikstura z powodnego spadania. Mam tylko nadzieję, że nie jestem w błędzie. Pora dostać się do drzwi. Okej. Okay. Przestań pić tutaj miksturę. I Jeronimo. Ciup. Okej. Okay. O, co się stało? Co się odjebało? Mogłeś mnie zabić. Daj spokój, chłopcze. Kilka półek skalnych i szczury to dla ciebie żadne wyzwanie. Słyszałem, do czego jesteś zdolny. Jednakże winien ci jestem przeprosiny. Moje pobudki nie były tak honorowe, jakbym tego chciał. Pozwoliłem, by emocje wpłynęły na moje zachowanie. Ale stało się tak, gdyż w pewien sposób zobaczyłem w tobie dawnego siebie. Wiele lat temu, gdy jeszcze nie byłem magiem, sporo podróżowałem po świecie. Myślałem, że pomagam napotkanym ludziom, a tak naprawdę pomagałem tylko sobie. Wszędzie, gdzie się udawałem, wprowadzałem jeszcze większe zamieszanie niż te zastane podczas przybycia. Nawet nie wiesz, ile lat zajęło mi zrozumienie, że nawet najszlachetniejszy czyn może doprowadzić do tragicznych skutków. Widzowie, nagrywam w tragicznej jakości, teraz to zauważyłem, tak jak mówię, bo ostatnio nagrywałem ciekawostki i mam specjalny tutaj, specjalny profil do nagrywania w ciekawostkach, więc muszę zmienić wam to na 2K, więc po prostu zmontuję wam to dzisiaj. Widzimy się zaraz. Dobra, widzowie. Ramy.
Uważasz, że popełniam błąd. I mam wreszcie ten dialog, o którym na samym początku mówiłem. Że lubię zaczynać dialogiem, bo dzięki temu mogę się rozgrzać, pomyśleć co dalej. Nawet pomimo wielu lat medytacji i modlitwy pozwoliłem. Jedynie ty sam jesteś w stanie osądzić swoje własne czyny. Musisz tylko dać sobie na to czas. Jeśli dalej będziesz pędził jak do tej pory, to może się okazać, że następnego upadku z wodospadu nie przeżyjesz. Dziękuję za twoje rady. Dziękuję za twoje rady. Powodzenia na wszystkich twoich przyszłych ścieżkach. Niech twoje decyzje przywracają równowagę w naszym cierpiącym świecie. Dawaj mieszka. To jest dość ważne. Bryła lodu. Co słychać? U mnie dobrze, młodzieńcze. Mam nadzieję, że pomagacie mi? A co wy myślicie, że kurwa to mnie powstrzyma, żeby wam opierdolić mieszka? Przede wszystkim Adanosa. Mieszka pierwszy należy do mnie. Gdzie nie nawiążesz z nim kontaktu tak łatwo jak w murach klasztoru. Jeśli cię to interesuje, to znajdziesz też tutaj uprawy winogron. Jeśli chcesz poczytać, to mamy bibliotekę. Jeśli pomodlić za naszych zmarłych braci, to udaj się na cmentarz. Miałbym tylko małą prośbę. Nie chodź ani nowicjuszom, ani tym bardziej magom po ich celach, ani nie przeszkadzaj im w pracy, a najlepiej sam zacznij jakąś wykonywać. Spoko, dzięki za rady. Ja jestem na misji właśnie. Mamy kociołek, muszę sobie przypomnieć, co robiliśmy te dwa dni temu. Mamy kociołek. Mamy... Co jeszcze mamy? Coś tam pozbieraliśmy. A co my w ogóle mieliśmy zebrać? To strasznie długa misja jest. Chociaż to, że to jest to z deszczu pod rynne? Aha, powinniśmy mieć... Teraz dopiero przeczytałem. Powinniśmy mieć jakąś listę, tak. Drewniany moździerz. Mogę go mieć nowicjusze. To nie mam. Chyba mam alembik. Chyba mam miary alchemiczne i chyba mam spory kocioł. Natomiast nie mam almanach miar alchemicznych, bo są w bibliotece, czyli biblioteka i drewniany moździerz i do tego w tym celu musimy się udać do nowicjuszy. Przede wszystkim to chciałem ci opierdolić wszystko co masz za to, że... A, tu w ogóle sobie biegaliśmy, pojebane to jest. Zbiegliśmy, teraz sobie... Teraz mnie tu coś nie gra. Patrzcie. Książka by była za mała, żeby zrobić tu most. Oszukani zostaliśmy, ale i tak fajnie. I tutaj ta przerwa też jest większa niż była. Ale i tak fajnie to zrobili twórcy. Nawet specjalnie musieli pewnie mapy przygotować. Bo, ale kryńce głową. Więc szanuję, podziwiam, like. Dobra, a teraz udajemy się dalej. Możecie sobie przeczytać, co tu jest napisane. Jak zwykle tego nie czytam, bo mi się nie chce. I musimy się udać albo do nowicjuszy, tu możemy się pomodlić, niestety, możemy wodę też skubnąć. Niestety u niego się modlimy i ofiarowujemy mu punkty nauki, a tego bardzo bym nie chciał ofiarować, bo jednak wolę się nauczyć na przykład strzału z łuku, lepszego strzelania z łuków, jeżeli sobie tak randomowo oddawać to Beliarowi, a więc zachowamy to. Mam tu jakieś winogrona, czy ktoś tu ciekawy jest? Nie ma. Mogę tu te winogrona zebrać? Nie mogę. Jest jakieś miejsce naprawdę, które nie odwiedziliśmy? Bo wydaje mi się, że biblioteka, ale kurwa, gdzie jest ta biblioteka? No widzisz, hey. Słuchaj mnie. Może ty mi no chuja mi podpowiesz. Tu wydaje mi się, że byliśmy na 100% tu byliśmy. Bo stąd przecież braliśmy kocioł, nie? Tu coś przeszukiwaliśmy, co mi miejsce... No właśnie, miejsce na dysku widzowe, jak tam miejsce na dysku? Dobra, widzę, 45 GB jeszcze, tak, ale no, trzeba będzie tutaj to wszystko badać, no musimy się udać w wiele miejsc, tu ukradliśmy kufer, czy on wrócił do strugania czegoś? Nie kufer, tylko kurwa, jak to się nazywało? Kociołek, nowicjusz, może ty? Coś masz, bo coś od nowicjuszy mogę skubnąć. A może już wszystko właściwie mam, no. Nowicjusz. Hey, może mam. Zebrałem z kuchni spory kociołek. Tylko już nie pamiętam, tak dawno grałem, że już nie pamiętam nawet do kogo mieliśmy się udać, z czym mieliśmy się udać, po co mieliśmy się udać, już kurwa nic nie pamiętam, widzowie. Chyba gdzieś tam skąd przybyliśmy raczej. Tu jest ten ziomuś, co nas zamienił. Rozumiem. Nie rozumiem. Jak wszedłem kurwa tu, a wyszedłem tu? Chyba tak. Ale coś mi to chyba nie powinno tak być.
A, tutaj jest biblioteka. Dobra, i to jest chyba w ogóle ostatnia rzecz, którą musimy znaleźć. Alchemia. Nic. Tu co to jest? Astronomia. No to jak można zawsze sprzedać taką książkę, prawda? Wiedza magiczna, bo przeczytać. Tyk, możecie sobie przeczytać. Historia. Nic. Magia. O! Telekineza. Ty, a tu... Aha, bo tu tego ziomka, a ja mówię, czy ja mogę bić, kurwa, regał na książki? Bo ten regał na książki miał życie, ty. Hej. No to tego zioma zaznaczyłem. Chciałbym wypożyczyć almanach miar alchemicznych. Wybacz, ale mam takie urwanie głowy, że nie będę w stanie ci z tym teraz pomóc. Wy nowicjusze przychodzicie, nabierzecie ksiąg, rozwalacie je po pracowni, ale odłożyć na miejsce to już nie łaska. Almanach dostaniesz, jak uporam się z tym bałaganem. Może mogę ci jakoś z tym pomóc? A teraz jako Marvin chyba mamy tą bliznę, bo wcześniej nie mieliśmy. Ja mojej postaram się za to szybciej odnaleźć almanach. Przejdź po bibliotece. Pozbieraj porozrzucane księgi i poodkładaj we właściwe miejsce. Jak skończysz, to dostaniesz almanach. No dobra. Jest misja. Najpierw to po pierwsze chciałbym to przeczytać. Bo czemu by nie? Zawsze do doświadczenia i wpis w Besteriuszu. Węgardu świata, cykniemy sobie. Religia, okej, okay, nic. Jeszcze popatrzę, czy może tu coś ciekawego znajdziemy. Flora. Okej, okay. Dar od bogów. Czytajmy. A tu mam napisane chyba jak tego. Jak pozbierałem te książki, to chyba taką wielką czarną książką jest, czcionką jest napisane, gdzie mamy to odkładać, więc chyba mądrość bogów, nie powinno być jakiegoś większego problemu. Gdzie jest mądrość bogów? Tutaj. Czytajcie sobie. Gdzieś... Nie, tu akurat nie ma napisane. Mądrość bogów i ja mam zgadywać, gdzie ja mam to kurwa odkładać? Dobra, mamy tak, astronomia. Astronomia to będzie... To będzie co? Alchemia? Raczej nie. Historia? Raczej nie. Magia? Może. Fauna? Raczej nie. Religia? Raczej nie. Flora? Raczej nie. Literatura piękna? Raczej nie. Astronomia? To na pewno tu. Jak już wykonujemy... Pewnie jakbym wpierdolił to wszystko do jednych tych... Do jednej półki, to by się jakoś turbo nic nie stało, ale... Jak już robimy robotę, to wykonajmy, kurczę, ją dobrze. Fauna i flora. Które to fauna? Wydaje mi się, że to jest... Flora to jest kurwa roślina, a fauna to że zwierzęta chyba, tak? Wszystko jasne. Czyli tak. Węgard świtu. Co to jest kurwa? Dobra. Jak dla mnie to jakaś kurwa literatura piękna jest. Będzie się zgadzać? Literatura piękna. Wszystko jasne. Kituwa. Dar od bogów. Religia. Czyli gdzieś tutaj. Cyk. Oddajemy szybciutko tą listę, trzeba wykonać. I mądrość bogów, no to też religia, prawda? Wykonana misja. Książki jeszcze nie są poprawne. A jak nie? Coś tu zepsułem. Dar od bogów chyba źle włożyłem, prawda? Kurwa, teraz już nie wiem, co źle. Chyba, że jeszcze coś mam w eku. No nie, mam listę. A to? Wiedza magiczna? To chyba nie muszę odkładać, prawda? Bo to chyba miałem już w eku. Mądrość od bogów, a dar od bogów to coś innego jest kurwa niż religia? Magia. Fauna, magia. Jest napisane czarną książką, że to magia. Odpowiedź chyba, bo byśmy nie zgadli. Witam. W sprawie almanachu... Książki jeszcze nie są poprawnie ułożone. Ty kurwo jebane, jak to nie są poprawnie ułożone? Wydaje mi się, że wciąż brakuje jakiejś książki, gdybym tylko mógł ją jakoś namierzyć. Ja, kurwa, widzę ją. Widzę tą księgę tam. Mam na to taktyczny pomysł. Bitwa o Warant, cyk, telekineza. Chowanko. Bitwa o Warant. Bitwa o Warant. Wydaje mi się, że to raczej nie trzeba nawet czytać, ale przeczytajmy dla widza. Jak ktoś chce, to sobie cyknie.
Myślę, że to będzie nie magia, a historia. Nie fauna, tylko historia. Tu, nie? Tu. Co odkładamy? Kituwa? Zrobione. Zrobione. Mam nadzieję, że zrobione. Ej, ty. W sprawie almanachu... Widzę, że wszystkie książki są poprawnie ułożone. Dziękuję za pomoc. Nie ma sprawy. Masz tutaj almanach. No już wszystko. Wydaje mi się, że... że misja została wykonana. Otrzymałem almanach od jakiegoś ziomka i wydaje mi się, że wszystko, co potrzebowaliśmy. W ogóle przeczytajmy sobie, nie możemy tej księgi przeczytać. Kurwa, przyszedłem tu biedny, już mam 100 golda. Wszystkich opierdoliłem w tym klasztoru, co? Pomagacie mi? A co mnie to interesuje? Wyskakiwać z mieczka jest gituwa. Dobra, tylko gdzie my teraz musieliśmy wrócić? Gdzie my teraz mamy wrócić? Gdzie my teraz musimy wrócić? Gdyby teraz musieliśmy wrócić, to brzmi kurwa tak głupio to zdanie, co powiedziałem. Musimy gdzieś wrócić, tylko pytanie brzmi gdzie. To są nowicjusze. Czy od nich coś już chciałem? Czy od nich coś dostanę? Mogę z kimś tu pogadać? Ktoś tu jest szefem? Szef nowicjuszy? Starszy nowicjusz? Chyba nie. Tu coś ciekawego w jakichś zaroślach, nic nie ma. Idziemy, mam nadzieję, że misja zostanie wykonana, prawda? Zostanie? Z kim mieliśmy tu gadać? Zapomniałem już kompletnie, z kim mieliśmy zgadać. Z Aną? Magowie nie mają problemu z tym, że kobieta biega po klasztorze? Przez klasztor przewija się naprawdę dużo ludzi. Dawniej podobno był całkowicie zamknięty dla obcych. Ale po tym całym odcięciu się od świata zewnętrznego nie mieli nawet jak wypełniać ślubu w pomocy ubogim. Teraz biedni i chorzy mogą znaleźć schronienie i opiekę. Jedna kobieta i do tego pomocna chyba nie robi im różnicy. No dobra. To nie, czyli za mną nie. Z Jordianem? Chyba z Jordianem mieliśmy porozmawiać. Ale coś mi tu nie mogę rozmawiać. Czegoś mi jeszcze brakuje z listy? Czegoś mi brakuje z listy. Ja jestem strasznie nieogarnięty dzisiaj. Tak mi się spać, co? Jestem taki zmęczony. Mięśnie mi chłopie dubstep robią. Moje mięśnie tak. Kurwa, po ćwiczeniach. Nie wiem, kimnijmy się, chodźmy do tego Riordiana. Jeżeli nie, no to co? To nie będę też przedłużał. Szybki zapis będzie odcinka. Zatrzymanie. I zobaczymy. Poszukam dalsze jeszcze, czego nam tu brakuje. Wydaje mi się, że masz serio wszystko. No jak to jest możliwe? Kurwa, jak dla mnie mam wszystko. Pokaż. No tak, Riordian dał mi to. Almanach, mam. Alembik. Alembik, miary, spory kociołek. Alembik, miary, alembik mam. Spory kociołek mam. No i miary alchemiczne jestem przekonany, że też mam. Drewniany moździerz. Drewniany moździerz? Czym jest drewniany moździerz? Mogą go mieć nowicjusze. No ale to se gadaliśmy z nowicjuszami, to coś chyba kurwa nie mieli. Hej. Co jest? Co? Trochę szkoda. Nawet nie mogę ich zapytać. Mogą mieć nowicjusze. Drewniany moździerz. No nie wiem, widzowie. Jak coś wykombinuję, to się zaraz widzimy za sekundę, bo nie będę tutaj biegać jak pojebany. Najwięcej winogron. Nie mam teraz czasu. Okej. Okay. O, wreszcie mogę z kimś zagadać. O co chodzi z tymi winogronami? To trochę taka nasza klasztorna tradycja podczas zbierania winogron. Ten nowicjusz, który zbierze najwięcej winogron, nie musi pomagać podczas jesiennych porządków. Co roku wygrywam ten konkurs, ale tego lata przybył do nas ten nowy chłopak. Chyba musiał pracować na jakiejś winnicy, bo zbiera winogrona, jakby robił to od dziecka. Pożyczysz mi swój moździerz, jeśli ci z nim pomogę? Niech będzie, ale pamiętaj, żeby nie zrobić mu krzywdy. Tu w klasztorze bójki nie są tolerowane. No i dobra. Zawodnicy są gotowi? Coroczny konkurs zbierania winogron, czas zacząć! Byłem tu 7 razy, ale dopiero teraz się włączyła jakby ta animacja. Rzucamy na tego chłopa spowolnienie, bo mamy taki spell. Który to miał być? Tu któremu miałem przeszkodzić, kurwa? Tobie? Nie. Poka ty, poka twarz. Tobie, dobra, cyk, spowolnienie. Nie mam many. Fuck, man. Szybko, mana. Spowolnienie, nie telekineza. Spowolnienie, rzucaj, rzucaj. Cyk.
Dobra, Ślimak. Co teraz? To powinno pomóc. Będąc pod wpływem czaru spowolnienia z pewnością nie wygra zawodów. Najlepiej będzie, jeśli się oddalę, tak by nikt nie nabrał podejrzeń. Dopiero wtedy tu wrócę i odbierę mój młodzież. No, czyli właśnie chyba tylko młodzieża nam brakowało, tak mi się przynajmniej wydaje. Chodźmy, pierdolmy się komuś do łóżka, ty tu śpisz, ale... Ty, mogę wam tu cyknąć na łóżko? Chyba nie. Muszę wracać do siebie, naprawdę, taki kawał. Nie no, wszyscy tu siedzą na łóżku, abyście się podzielili się chociaż. Jestem ranny. Pod siebie. I ratuję przyjaciela. Dobra, łóżko. Do poranka. I wracamy. Ciekawi mnie... Widzicie? On wraca i idzie spać z powrotem. O szósta, kurwa. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto... Raz za dzieciaka nie udawał, że śpi, żeby nas nie musi czegoś robić. No nie? Nie wiem, jak to zrobiłeś, nawet nie chcę wiedzieć. Tak czy inaczej, wielkie dzięki. Oto twój moździerz. Możesz go nawet sobie zatrzymać. Ja bez problemu dostanę nowy. Dzięki. No i wszystko. Misja wykonana. Myślę, że już możemy wracać. Ale jeszcze bym pogadał z tym ziomem tamtym. Ciekawe, czy jest mat strasznie. Nie, niestety nie możemy. Dobra, myślę, że mamy wszystkie składniki do przygotowania mikstury, która postawi nas na nogi. Riordan, o ile taka mikstura będzie... Mam już wszystko, będziemy w stanie zrobić. Świetnie. Mi brakuje już tylko paru składników. Nie miałem kiedy się za nimi rozejrzeć, bo mieliśmy dzisiaj nawroty gorączki u kilku z naszych chorych. Nabiegałeś się dzisiaj trochę. Powinieneś teraz trochę pospać. Eliksir z pewnością lepiej zadziała na wypoczęty organizm. Ja zajmę się przygotowaniem stanowiska w schowku obok twojego pokoju i samym procesem ważenia mikstury. Okej, jest deszcz podrynny. Riordan ponownie wysłał mnie do łóżka. No dobra, nie chcę mi się tego czytać, a chcecie to sobie przeczytajcie. Raczej zadanie jest dość proste. Musimy iść w Kimę i pewnie nas jutro obudzi z miksturką. I ile taką miksturkę będzie w stanie w ogóle wykonać. Ciekawe, jeżeli jest taką w stanie miksturę wykonać, to ciekawe, dlaczego ich nie robią na potęgę. Koszmary sen nie pozwalają nam pospać. Zobaczmy, czy możemy wejść tu. Nie mam ani klucza, ani wytrychu. Nie możemy. Potrzebujemy klucza, żeby tam wejść. Ale przede wszystkim, co my potrzebujemy, to naszego zioma, tak? Nie ma nasze... Przykro, ale Przeor wyraźnie zabronił, by ktokolwiek opuszczał lecznicę. Czemu? Co ja mam teraz? Ana! Hej! Pomóż! Wiesz, gdzie jest Riordan? Tak! Widziałam, jak wcześniej rano do lecznicy przybył Rierol razem z dwoma arcymagami, których nie znam. A później w ciszy wyprowadzili stąd Riordiana. Wszyscy wyglądali na bardzo zdenerwowanych. Mam nadzieję, że Riordan nie ma żadnych kłopotów. Zawsze był taki miły i pomocny. Ups, chyba nie wyszło. Może ten schowek na piętrze? Chyba mikstura nie wyszła. Magowie chowają tam miotły, środki czystości i inne graty. Nabrała cię ochota na sprzątanie? Nie do końca. Po prostu potrzebuję się tam dostać, ale drzwi są zamknięte na klucz. Rzeczywiście. Magowie zaczęli zamykać schowek, bo podobno nowicjusze... Teraz to zauważyłem, że jak macham nogą, to wy to słyszycie wszystko. Odkąd zaczęłam pomagać ze sprzątaniem, to mam zapasową kopię. Proszę, oto ona. Tylko jej nie zgub. Dobra. Wejdziemy na górę. Nie mogę teraz machać nogą? Dlaczego? Ja mam HD, ja muszę. Stół alchemiczny, dobra. Kuferek z ziółkami. Almara Hahamahar. Jasne. I stół alchemiczny. Nie było tutaj tej mikstury. Ten kuferek musi należeć do Riordiana. Oby w środku były wszystkie potrzebne składniki. A my sami tą miksturę chcemy wykonać? Co ty gadasz? Inne. Ty to nie chcemy mieszać. Trutkę też nie chcemy. Mikstury z nasion? Nie. Mikstury regeneracyjne, leczenia? Nie możemy. Trwałe? Nie możemy. Czasowe? Nie możemy. Mikstury z nasion? Nie możemy. No to o co chodzi w grze komputerowej? Inne? Nie rozumiem. Anna da mi klucz.
Do schowka w leczniczy magów. Może uda mi się ustalić, czy Riordan zdołał dokończyć miksturę. Lepiej się pospieszę, kto wie, czy arcymagowie nie zechcą przeszukać tego miejsca. Ten kuferek musi należeć do Riordiana. Oby w środku były wszystkie potrzebne składniki. No, nie jestem w stanie go otworzyć w żaden sposób. Więc nie do końca kumam, co teraz mam zrobić. Może porozmawiajmy z Aną. Za dużo opcji to nie mamy. Nie możemy. Na zewnątrz? Nowicjusz? No nie przepuści nas, ham. To co ja mam zrobić? To mikstura? Ale jak ja mam ją zrobić, jak nie umiem ją zrobić? Halo. Jakiś dzisiaj nieogarnięty jestem? Pewnie tak. Pewnie ja dzisiaj jakiś taki... nie do końca. W najlepszej kondycji. No nie mogę tego wykonać. No to co mam zrobić? Czegoś mi tu brakuje? To jest jakieś... A miotła? Miotłą coś zrobię? No raczej nie. Zamknę drzwi muszę. Co tu kurwa trzeba zrobić? Tu jakiś tajemny przycisk? Cokolwiek? Wpadamy pod dywan? Nie, no nie rozumiem kurwa. Tu alchemiczny. Inne. Przygotuj trutkę? Trutka na szczury? Nie. Tytoń? Nie. Mikstury z nasion? Nie mogę. To nie mogę. Czasowe? Nie mogę. Trwałe? Nie mogę. Regeneracyjne? No nie mogę. Tak samo jak nie mogę otworzyć kuferka. To niemożliwe, otworzenie kufra. Coś się zbugowało? Chyba, że muszę... A, teraz! Teraz muszę przeczytać kurwa książkę. Brawo. Jeden ukrył recepturę pomiędzy stronami księgi alchemicznej. Teraz mogę spróbować przygotować miksturę. Przepis nie wydaje się na bardzo złożony. Odrobina cierpliwości i jednostajne dodawanie składników chyba wystarczy. Czy teraz jestem w stanie wykonać miksturę? Regeneracyjne leczenia? Nie. Pewnie pod inne. Nie. Kurwa, mikstury czaso... Nie. Trwałe. Nie. Nie. No kurwa. Zaraz mnie coś rozpierdoli. Uzupełniona receptura. Przede wszystkim należy pamiętać, by eliksiru nie stosować częściej niż raz na dekadę. W innym przypadku całkowicie spustoszy organizm. Poczekaj. Zamiast go wyleczyć. Wiedząc to wszystko, możesz przystąpić do ważenia mikstury. Wlej do rozgrzanego kotła pół butelki świeżego mleka. Następnie rzut do gotującego się mleka jedną... Dukę z czawiu królewskiego. Wywar powinien zacząć nabierać zielonego koloru. Dobra, dwie butelki miodu po kilku minutach cała. Gdy całość zacznie brzeć, mikstura będzie gotowa. Czy teraz jestem w stanie od... Nie jestem w stanie otworzyć kuferek z siłami. Więc co mam teraz robić? Wykonać już? Przeczytałem miksturę? Mamy to, panowie? Nie. 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 Kurwa. O, mamy. Przygotuj miksturę. Moje ręce nadal drżą. W takim stanie nie przygotuję mikstury. Jak to nie? No czemu to nie może być takie proste? Nie mogę ryzykować stracenia tych wszystkich składników. Moje ręce wciąż nie są wystarczająco sprawne, by dodać kolejne rośliny do wywaru z odpowiednią dokładnością. Nie mam co liczyć na pomoc innego maga. Chyba będę musiał poprosić Annę o kolejną przysługę. Dobra. Anna pomoże. Anna to ziomo. Anna, znowu potrzebuję twojej pomocy. Jeśli znowu chcesz, żebym coś sprawdziła w klasztorze, to będzie musiało to poczekać. Przeor wyraźnie zabronił opuszczania lecznicy, dopóki nie wróci Riordan i Rierol. Nie. Musisz mi pomóc w stworzeniu eliksiru. Tak. Ja? Przecież ja nie mam pojęcia o alchemii. No i wolałabym uniknąć wizyty tych arcymagów. Wyglądali na bardzo surowych i rygorystycznych. Spokojnie. Powiem ci dokładnie, co masz robić. A jeśli ktoś będzie się pytał, to powiem, że sam ją przygotowałem. A czemu nie możesz jej po prostu sam? Nawet lepiej wyglądamy z tą Skarą. I kurwa, wiedźmin. Do stworzenia eliksiru potrzeba pewnej ręki i miarowego dodawania składników. Moje ręce wciąż drżą z powodu tych wszystkich ran. Bez tej mikstury mój przyjaciel może nie przeżyć.
No. Bez tej mikstury mój przyjaciel może nie przeżyć. Dobrze, już dobrze, pomogę ci. Zróbmy ten eliksir. Dobra. Ana nas chyba trochę taki shrimp. Chyba ma krasa do nas. To jest za dużo nam pomaga. Zajmijmy się tym eliksirem. Dobrze, zacznijmy od pierwszego kroku. Dzięki gro komputerowa, że mi to robisz, skurwe syny. Ale wiecie co, ja mam dowód w postaci odcinka. Nie no, muszę to sprawdzić. Nie będę widzowie zgadywał, kurwa, bo zaraz ja mam zapis 4 lata później. Jak to wszystko pójdzie, to pójdzie. Nie mam co liczyć na pomoc. Muszę zobaczyć na odcinku. Widzowie, bo jak spierdolimy to i źle podamy, to będę musiał wszystko, kurwa, od nowa przechodzić. Więc nie. Pół butelki mleka. Wlej pół butelki mleka. Dodane. Następny krok? Sztukę szczawiu królewskiego. Dodaj szczaw królewski. Mhm. Nie no, trochę oszukuję, wiem, że ten, ale no... Problem jest taki, że serio mam zepsute zapisy, a przesyłam odcinek, więc znowu nie jestem w stanie zresetować kompa. Gdy szczaw królewski rozmięknie, dorzuć 3 otrzepane z ziemi korzenie lecznicze. Zioła lecznicze, korzenie lecznicze. Dodaj 3 korzenie lecznicze. 3 korzenie lecznicze. Wywarpienie zaczyna nabierać zielonego koloru, to znaczy należy położyć na płasko na powierzchni cieszy zamiast aloes. Ziemny aloes. Dodaj ziemny aloes. Co dalej? Dalej ziemny aloes. Kolejny krok będzie wrzucenie do całości smoczego korzenia. Dodaj smoczy korzeń. Smoczy korzeń, a później dodajemy 2 łyżki miodu. Dolej 2 łyżki miodu. To powinno być już wszystko. Kto by pomyślał? Jestem w klasztorze magów wody i przygotowuję mikstury. Jesteś pewny, że chcesz go wypić? Mogliśmy coś pomylić. Może poczekamy na Riordiana. Jeśli wróci tu z nim Rierol, to zabiorą nam eliksir. Zobaczmy. A to my mu nie mieliśmy podać? Naszemu ziomowi? Ale dupsnijmy. Jak się czujesz? Eliksir zadziałał? Czuję się jak nowonarodzony. Naprawdę udało nam się przygotować ten eliksir. Pomyśl, ilu chorym będziemy mogli dzięki temu pomóc. Eliksir jest siekiera. Musimy podać eliksir Kesselowi, póki wywar jest jeszcze wrzący. Chodźmy. Właśnie, bo jest jeszcze... A, ja nie mam teraz ekwipunku. No tak, ale... O, chyba nie zadziałał za najlepiej na świecie eliksir. Co się tu kurwa stało? Całe szczęście. Pomimo tego, co mówili magowie, obawiałam się, że już nigdy nie otworzysz oczu. Ale Glebson, zgon. Gdzie Kessel? Zaraz po podaniu eliksiru wyglądało, jakbyś całkowicie ozdrowiał. Zacząłeś dziwnie się zachowywać, gdy podawałam eliksir Kesselowi. Chwiałeś się na nogach, bełkotałeś coś o jakimś Volkerze, a po chwili po prostu padłeś na ziemię. Przeraziłam się i pobiegłam. Po drodze zdałam sobie sprawę, że wciąż mam w rękach butelkę tego przeklętego eliksiru i przepis. I jakoś w tych całych nerwach zrzuciłam je z mostu prosto do morza. O! Co zrobiłaś? Spanikowałam. Bałam się reakcji magów, gdy zobaczą mnie z tym eliksirem. Nie no, kurwa. A ten nasz ziomo? Marvin? Przeor prosił cię do głównej katedry. Chcę pomówić z tobą, Riordianem oraz Kesselem. Ano, dziękuję jeszcze raz za całą twoją pomoc. Prowadź. No dobra. Słuchaj, Ano, wszystko będzie w porządku.
Wiemy zatem, ale dzisiaj mało dymowy odcinek. Kurwa, prawie nic nie mówię na tym odcinku. Skupiam się na tym, żeby tu pograć. Ale co ja się widzowie zresztą przejmuję? Ja tu sobie jestem. O, a ty to kto jesteś? Nie pamiętam kto ty. Wiem, że cię spotkałem, ale cię nie pamiętam. Znajdziesz wszystkie swoje rzeczy. Daj mi znać, gdy będziesz gotowy. O, chyba nas wypierdalają z klasztoru. No, no. To miałem mówić, że tego, że... No niby ta... Niby mało dymowe, ale zresztą widzowie, co my się przejmujemy? My tu jesteśmy sobie pograć grę, w grę. Niech gra prowadzi nas przez te wszystkie epizody. Ja pierdolę, przecież będę to zbierał 300 lat. Niech gra nas prowadzi przez te wszystkie epizody, a ja tu będę tylko lektorem. Ja jestem graczem. Ja sobie tu gram w gry komputerowe. Ojej, no będę to zbierał 300 lat, zaraz będziemy widzowie. Widzowie, wymyśliłem, patrzcie, protip. Patrzcie, cyk. Czekajcie, muszę wziąć to, cyk, klikamy. Widzicie? Położyłem na miejsce i sam się pobiera. I to zajarać sługa, bo to będzie trwało pewnie... No to już 3 minuty to zbieram, a myślę, że jeszcze trochę zostało. Dobra widzowie, trwało to jakieś 6 minut. Nie no, więcej, z 8 minut przerzucałem te przedmioty, trzymając kurwa klika na telefonem na miejsce, a chłopie tu pod altem se przenosić wszystko. Ale fajnie, że znalazłem taki przycisk, tak? Trzeba patrzeć na pozytywy. Znalazłem to, czego potrzebowałem. O, runa teleportacyjna, to też fajne. Regał na książki dla widza czytniemy. W ogóle super ten przycisk, kurczę, ten alt. Teraz będę miał tego świadomość wszystkiego. No i co? I chyba zostajemy wyrzuceni, kurwa. Jestem gotów. Dobrze. Biegnij za mną. Albo biegniemy za nim i on nam coś skaże. Nie wiem, co my w sumie robimy. Mamy do tego przeora iść, tak? Czy jak on się tam nazywa? Chyba wyrzucenie, że tak bezpośrednio nie zostajemy. No, no, no. Ładnie tu w sumie. Kurwa, zajebisty zamek. Daj, lecimy, nowicjusz, bo ty kurwa wolno coś ci idzie. Dalej pójdziesz już z Kesselem. Z Kesselem pójdę dalej. Marvin, jak dobrze cię widzieć. Wzajemnie. Zdążyłem już usłyszeć, że to tobie zawdzięczam mój... Tak, przepraszam, znowu skipnąłem. Byłem ci to dłużny, w końcu ty uratowałeś mnie dwukrotnie. Daj spokój, Marvin, nie byłeś mi nic dłużny. Nie mogłem cię przecież tam zostawić. Jak się czujesz? Mnie ten eliksir zwalił z nóg. Dobrze. Powiedziałbym nawet, że czuję się lepiej niż przed całym tym zajściem. Oczywiście mam na myśli moje ciało. Wciąż nie mogę pozbyć się obrazu moich braci, wymordowanych przez tego drania. Magowie muszą w końcu zareagować i zrobić coś z tym przeklętym Volkerem. Będzie robione. Sami ich rozpierdolimy. No ale idziemy, Kassel. Znalazłeś coś interesującego w dokumentach Zachsa? Tak, do protokoły przesłuchań. Jest tam też coś o twoim bracie. Najlepiej będzie, jeśli przeczytasz to sam. Niestety to fałszywy trop. Żaden z tych dokumentów nie świadczy bezpośrednio o winie lichwiarza. Raport z przesłuchań. O! Jak? Przeor był wściekły? Wściekły? Czasami mam wrażenie, że ten staruszek ma więcej cierpliwości niż sam Adanos względem swoich braci. Ale zajebiście, no działa mi która wszystko jest kurwa miodzio. Pozostałych arcymagów. Teraz koniecznie chcą z wami porozmawiać. Lepiej nie każcie im czekać. Wszystko jest gituwa chyba, tak? Znaczy zgaduję, że oni specjalnie to zrobili tak, żeby ludzie nie mieli dostępu do tej mikstury. Bo jest jakaś turbo zbyt OP albo coś takiego. Chciałbym zobaczyć ten raport przesłuchań. Tylko czy ja go znajdę, jak on wygląda, dziwna notka. Raport przesłuchań. Notatki, nie. Kurwa, i znaleźć to w tym syfie tutaj teraz. No mamy tutaj ten raport. Więzień 31, przesłuchanie numer 5. Zdobyte informacje, brak. Ogólny komentarz. Pomimo zastosowania wielu różnorodnych metod wydobywania informacji, przesłuchiwany wciąż nie ujawni nic przydatnego. Wydaje się najbardziej podatny na podtapianie i przypalanie rozżarzonym prętem, ale wywołuje to głównie bardzo prywatne i traumatyczne wspomnienia. Majakach
Kilkukrotnie wspomniał coś o kuźni ojca. Wygląda na to, że owinia się za jego śmierć. A potem łysy dran jest cholernie trudny do złamania, albo naprawdę nie mam pojęcia o organizacji wywrotowców. Tak czy inaczej, rozkazy szefa są jasne. Przesłuchiwać, aż się do czegoś przyzna. Przynajmniej będę mógł wypróbować na nim nowe zabawki od Bradlocka. Kurwibonki. I to, co jest ciekawe, co już słyszałem wielokrotnie i nawet znalazłem, to to, że my to lekarstwo możemy wypić. Ona nam da HP, ale co ciekawe, mogliśmy je wypić dużo wcześniej. One daje nam HP. I od samego początku nawet ludzi, którzy zaczęli grać tutaj w gierkę, pojawiła się teoria, że to lekarstwo nie jest dla Jorna, bo w innym wypadku nie moglibyśmy je wypić. I tak już to widziałem od samego początku, kiedy zacząłem grać w tą grę. To jest jedna z takich pierwszych rzeczy, którą widziałem. Ale zignorowałem to, mając nadzieję, że niestety braciak się odnajdzie. No a tu tak zwany klops powstał niestety. Myślę, że to by było na tyle. Muszę się rozruszać dzisiaj. Pierwszy odcinek został dzisiaj nagrany po 3 dniach, więc muszę tutaj narzucić ten... A tu co się dzieje? Muszę narzucić tempo, muszę z powrotem zobaczyć ten odcinek, muszę go zmontować. Więc na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie, że 2 razy dziennie się widzimy. I zostawcie lajka, komentarz, suba, wpadnijcie na Twitcha, tam streamy normalnie są, tak o. Trzymajcie się, widzowie. Na razie.